Musimy ruszyć głową. Jeszcze tylko parę zgrabnych patentów i możemy wracać do domu. Doktorze, wolałbym załatwić sprawę po cichu. Dość z subtelnością. Po prostu skasujmy tego Ziziego. Nie wpadniemy tam jak stado wściekłych psów. To zbyt niebezpieczne. Bezpieczniejsze niż pańskie wynalazki. Co prawda, to prawda. Ha! Krótkowzroczni bufoni. To igrał się pan. Spróbuj szczęścia, kudłaczu! Mam was dość! Czy to już koniec opowieści o ksenofobicznym trio? Czy Zizi, władca Imperium Obcych, odejdzie niezwyciężony? Kto twoim zdaniem jest najwłaściwszą osobą do tego zadania? Wybór należy do ciebie. Snajperski zasięg? We'll be right back.
Max, doktor, Kurt, ale się grzebaliście. To było mało zabawne, a często nudne. Chcesz powiedzieć, że się nami bawiłeś? Pozwoliłem wam zajść tak daleko tylko po to, aby podgrzać atmosferę. Ta, pewnie. Pozwoliłeś nam wygrać. Ależ oczywiście. Po tym, jak ujarzmiłem czasoprzestrzeń, nie zostało mi już zbyt wiele do zrobienia. Potrzebuję nieco prostej rozrywki, inaczej nudziłbym się w moim buduarze. Najechałeś się mnie dla zabawy? Ty obleśna małpo morska! Zabawa była średnia, bo ziemia jest przeciętna. Gra skończona. Dzięki za udział. A co z nami? To koniec! Tak ci się tylko zdaje! Thank you.
Widzę ciemność! O! Tak, już po wszystkim. Tak, cieszę się, że to już koniec. Wraz ze śmiercią Ziziego Bluby runęło w gruzy Imperium Obcych i ich wszystkie niecne plany. Kurt Hektik powrócił na ziemię na ramionach swoich towarzyszy. Witano go jak bohatera, którym zaiste był. Sława była ostatnią rzeczą, o jakiej marzyłby Kurt. Każdy chciał dotknąć człowieka, który ocalił świat. Prześladowała go nieskończona ilość propozycji i wciąż to samo powracające pytanie, jakie są najbliższe plany pana i pańskiej bohaterskiej załogi. W końcu Kurt usunął się ze sceny, uciekając przed fleszami i zaszczytami. Historia będzie sędzią jego uczynków. Kurt Hektik, prosty człowiek, który cieszy się, że mógł komuś pomóc. Najbardziej cieszy się jednak z tego, że wszystko znów wraca do normalności. Do normalności, o ile tylko jest to możliwe. Gdziekolwiek jesteś, Kurcie Hektik, składamy ci hołd.